Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Wulong Fallen Dynasty. Jesteśmy w chyba najdłuższej misji pobocznej, jaką do tej pory robiliśmy, ale już ją kończymy i lecimy od razu do bossa, z którym nie poradziłem sobie w poprzednim odcinku. Boss jest dość ciekawy, ponieważ to jest totalna nowość, nie jest to jakiś przeciwnik, który na przykład gdzieś tam wcześniej w grze występował, tylko jest to demon, który, no, myślę, że idealnie wpasowałby się w Nio, bardzo podobny jest do... tak klimatem i samym designem do po prostu walk, które mieliśmy w tamtej grze. A teraz, słuchajcie, wchodzimy na taką piękną, kolorową, można powiedzieć wręcz pogodną arenę, na której to przyjdzie nam zmierzyć się po raz kolejny z tym stworem. O właśnie, Aoi, czy Ai, nie wiem jak powinienem czytać, ale no... Dobra, a nie udało mi się! Byłem pewien, że dobrze to odbiłem. W sumie chyba mógłbym sobie ustawić zamiast tych błyskawic to możliwość nie tylko podpalenia, ale i obrony na broni, bo podpalenie mam, ale... Znaczy na postaci, nie? Ale odsłona by mi się bardziej jeszcze przydała, szczególnie na gościu, który ma mnie na 2-3 uderzenia. Dobra. I kolejne odbicie. I kolejne. No i kurczę, nie jestem w stanie czasami nawet zaatakować, zobaczcie. O kurde, jaka seria! No i co, i wszystko podbijałem? A na nim to żadnego obrażenia nie zrobiło jeszcze. Chcecie mi powiedzieć? Trochę słabo, dobra. Oj, będzie po mnie. Nie pomogę i za chwilę tak dalej będzie. Dobra, wstawaj. Już nie mam żadnej mikstury. O kurde, dobra, już nie mam życia. Więc bez znaczenia, tak naprawdę. Dobra, mała zmiana i myślę, że będzie dobrze. Wywalę tylko te błyskawice, bo one są totalnie niepotrzebne. Mało obrażeń robią. Także nie będę kombinował w ten sposób. Ustawienie, zaklęć i błyskawice proszę mi tutaj wymienić na... wzmocnioną obronę. On tutaj głównie fizycznymi atakami się posługuje, także to będzie, myślę, dość dobry kierunek. Może też w sumie byśmy zmienili na włócznie. Kto wie, może takie wielkie monstrum by lepiej, wiecie, zostało wytrącone z równowagi, gdybym się włócznią posługiwał. Ustawiłem w opcjach, żeby pomijało mi cutscenki, jak już raz się pojawią, dlatego tak jest, ale zobaczcie, jak długo trwa samo doczytanie się bossa. To jest trochę dziwne, nie? No to jest... Tylko wczytanie samego przeciwnika, przecież arenę widzimy już wcześniej. Mam tutaj przecież dysk NVMe w PlayStation 5 i w żadnej innej grze nie widziałem, żeby to się tak długo doczytywało. A już... zwłaszcza jeden przeciwnik. Dobra, ale muszę atakować, bo... samo odbijanie to mi niewiele daje. To prawda, to... niby tam mi stwarza jakieś zdolności do... o właśnie, pod atakowania, ale... nie zawsze ten opening jest taki dobry. O kurde. No to zaszalał. O kurde, myślałem, że idealnie było. Dobra, podpalenie. Ona za chwilę niestety... będzie potrzebował mojego wsparcia. Udzielmy go od razu. A, to widzę, że animacja działa w taki sposób, że może i mnie boss nie przewraca swoimi atakami, kiedy ją podnoszę, ale otrzymuje obrażenia. Dość wredne. No bo już nie mam jak uciec z tego, nie mogę tego przerwać. Będzie szarża? Było coś gorszego? O kurde. Dobra, czegoś takiego to się nie spodziewałem. O kurcze, no nie, no nie! Jezu, ajajaj, aoi. Czy aj. O mój Boże, jaki to jest mocny boss, słuchajcie. No ale nie oszukujmy się. Liczyliśmy na pewno na takie starcia. Wy na pewno czekaliście, aż będę po prostu umierał na jakimś bossie i coś będzie sprawiało ogromne trudności. Wydaje mi się, że mimo wszystko włócznią...
walczy mi się lepiej, mimo że ona jest oczywiście wolniejsza. Teorii słabsza. Mam tylko jeden atak specjalny, ale on wystarcza. No to naprawdę daj to jakoś tam radę, powiedzmy. Szkoda, że tutaj jest ten drugi taki etap doładowywania tego bossa, bo to trwa mniej więcej tyle, co ja przebiegam do niego, nie? 6 sekund? 7? Z drugiej strony... Niezłe czasy mamy, gdzieś 7 sekund czekania, też mówimy, że długi loading screen, nie? A kiedyś to ładowało się 20 sekund, 30 i gra jeszcze crashowała, nie? Nawet parę minut to... Ja jeszcze bardziej zamierzchłych czasach to trwało. No ale teraz można powiedzieć, że krócej walczyłem niż trwał ekran ładowania, nie? Także no. Dobra, ostatni raz wam pokażę tutaj drogę, jak sobie dobiegamy do niego. Potem będę po prostu wycinał taką ścieżkę i będziemy tłuc po prostu bossa. Z nadzieją, że w końcu uda się go rozwalić, bo gdybym opuścił teraz to zadanie, o czym się ostatnio brutalnie przekonałem, to nie tylko straciłbym zdobyte do tej pory wszelkie flagi, ale też... no musiałbym zaczynać od samego początku, nie byłbym, wiecie, przed bossem czy coś takiego, więc totalnie jakbym nic nie zrobił w tej misji. Jedyne co, no to okej, okay, gra by mi uznała łaskawie, że po prostu no zdobyłem sobie przedmioty i mogę je zachować, no ale no to nie jest żadna nagroda, to nie jest żadna łaska tak naprawdę, nie? Moim zdaniem to jest trochę i tak chore, że resetuję wam flagi, powinno być tak, że je zalicza, ale zaczyna się od początku misję. No ale że zdobyte flagi już są i te mniejsze, no przecież to nie jest tak, że ja bym się do tych małych mógł teleportować. Po prostu fajnie jakby to było zaliczone, że znajdźki jakieś mamy. Tak samo jak w Nioh Kodam wam nie resetowało, jak wyszliście z misji. Co było normalne i dla każdego oczywiste, a tutaj z jakiegoś powodu resetuje się wszystko. Nie wiem dlaczego. Dobra, znaczy. Ja mam wrażenie, że w tej grze rolowanie nie działa w ogóle. Serio. Chore to jest. Nawet bardzo. No w końcu krytyk jakiś wejdzie. Szkoda, że na niego cały pasek postury nie może jakoś tak permanentnie zostać zredukowany, bo to byłoby piękne. Gdyby to tak działało. Oho. No bardzo niepokojące to jest. Ciężko z czasami rozpoznać po jego ruchach, co on zamierza zrobić. Aha, już padłem. Super, miałem ducha. Miałem możliwość wyleczenia się. No nie, musiał jakoś macką mnie tam dziabnąć. No ale dobra, słowo się rzekło, więc widzimy się przed bossem. Pokażę wam wszystkie podejście w tym odcinku. A wy standardowo możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie oglądać wszystkie podejścia, w tym też te nieudane, czy może je usuwać, aby walki z bossami były bardziej płynne. Wiem, że to się zmienia wasze podejście, więc piszcie śmiało w komentarzach. Ja akurat jestem fanem tego, żeby pokazać wszystkie podejścia, bo wtedy widać progres, widać mękę, widać, że faktycznie pokonanie jakiegoś bossa, osiągnięcie jakiegoś sukcesu było obarczone dużymi problemami, wymagało wiele wysiłku. No i to jest po prostu ciekawsze, ale wiem, że niektórzy się nudzą czymś takim, także... Czekam na wasze wrażenia. Jak ktoś mnie długo ogląda, to może mówić, hej, czemu ty demo o to zawsze pytasz, skoro zawsze chcemy? Wiecie, jest zawsze jakiś przepływ widowni, widzów i czasami coś, co działało rok temu, pół roku temu, to już może nie działać. Niektórzy mogą to narzekać. Niestety czasy się zmieniają, nie? I jest różne podejście, ale jeśli macie ochotę oglądać w ten sposób, to będę bardzo zadowolony. To jest coś, co ja też lubię. Ale to też tak bywa czasami, że 5 osób w 6 komentarzach napisze, że chcą to oglądać, a później w statystykach widzę, że 500 osób to pomija, nie? Więc to też nie jest zawsze same komentarze wszystko znaczą. Ale piszcie śmiało, bo to jest na pewno najfajniejsza opcja, no i też te statystyki mają oczywiście znaczenie. To tak jak tłumaczę, dlaczego na przykład możecie się czasami zdziwić, że no przecież wszyscy pisali, że chcecie to oglądać, ale no czasami tak bywa, że mała grupka napisze po prostu, że coś chce, a większość niestety robi totalnie inaczej. To jest też coś, co trzeba wziąć pod uwagę, nie? Boże, irytujące jest to, że ja odbijam jego ataki i to totalnie nic mi nie daje. Poza tym, że sobie choć trochę tej postury zregeneruję, ale ja jemu postury nie zbijam w żaden sposób. Ja mu nie przerywam ataków, on po jednym odbiciu może sobie nawalać dalej. No zobaczcie, ja nawet sobie tej postury jakoś nie zregenerowałem teraz.
Aha, no super, no. Nie udało mi się odbić. I padłem. Masakryczny jest ten boss. Serio. Zauważyłem, że mamy też coś takiego jak... proszek, czy mączkę tam tego smoczego lekarstwa, które będzie mi stopniowo regenerowało zdrowie. Może warto byłoby to sobie ustawić. Na przykład tutaj, jako taki przedmiot ratunkowy, powiedzmy. W sytuacji, w której faktycznie bym bardzo potrzebował HP. Bym już na przykład nie miał, wiecie, no, żadnych mikstur. Może być niezły wybór, ale to jest taka ostateczność, nie? Lekarstwo Shigiku, Shigoku, jakoś tak to się nazywało w Nioh i to działało podobnie. Tylko, że to już się wiadomo, no, nie zregeneruje, nie? Chyba bardziej powinienem na plecy mu wchodzić i atakować po swojemu. Niż to jakoś na te riposty szczególnie stawiać w tym momencie. Chociaż, kto wie. Widzę, że to jakieś tam efekty daje teraz. Jezu, ale naprawdę ma zdrowia full. Chyba nie powinnamy tutaj być na tym etapie. Małą morale też mamy, nie? Kurde. To, że mamy zbroję aktywną, to powinno być o wiele bardziej zaznaczone moim zdaniem. Jest krytyk! Kolejny! Dobra, mamy rekord. Padł na chwilę. Jezu, ona potrzebuje znowu wsparcia. Nie może tak być. Zgasił mnie! Co za gość! Dobra, wstawaj, wyleczymy się. Trochę defensywnie wykorzystam... No czemu się nie wyleczymy? Klikałem 3 razy! O mój Boże. No i nie mam się czym leczyć już. Dobra, niech będzie to lekarstwo. Na wyżej jest tracę. Kurde, pożre mnie! Dobra. Czas go trochę zbić. Jest krytyk. Kolejny. O kurde. No nie! No nie! W taki sposób! Taki, wiecie, no totalnie jakiś z dupy sposób nie mnie zabił. Nic tu się po prostu nie wydarzyło. Nie... No nie, no to jest porażka. Tak to nie może wyglądać. Tak nie można ginąć w takim stylu. No i straciłem ten jednorazowy przedmiot. Dobra. Trudno. Cholera, no. Ten armor to jest podstawa tutaj. Może z takim podejdziemy. Tym razem. Może trochę tej obrony byśmy sobie podbili w ten sposób. Nie wiem, czy ewentualnie nie mądrym pomysłem byłoby powrócić i dobić sobie morale na 20 poziom, czyli maksymalny. Gdzieś tam na wcześniejszym etapie tej misji i wtedy dopiero powrócić do bossa. Wiecie, bez wychodzenia, nie? Po prostu przebiec się i wyczyścić mapę raz jeszcze. No tak, nie zostało to do końca przemyślane, chyba żeby nabić maksymalny poziom przed bossem. No przecież ja wybijałem tych wrogów. Może mieczem wyjdzie lepiej? Może to byłaby trochę większa kontrola jednak nad tym, co robię?
Czemu się nie wyleczyłem? Kurde, no, klikałem z miliard razy leczenie. Muszę częściej na heala stawiać też, jeżeli chodzi o skille. To jest cholernie istotne. No nie, no nie! Kurde, no już prawie był wytrącony z równowagi! A wcale źle nie szło, bo miałem jeszcze trzy mikstury. Ale jest to typowy, klasyczny przykład, w którym boss z misji pobocznej jest znacznie trudniejszy niż z głównej linii fabularnej bossowie. Plus jeszcze tutaj mieliśmy dość wysoki poziom akurat w tym zadaniu pobocznym, nie? Taki rekomendowany. O, super początek. Nie wiem, może ten miecz faktycznie byłby lepszy? Będzie leczenie. Mnie i jej. Tylko w cofaniu się teraz gdzieś tam do tego wcześniejszego etapu misji, to ja widzę zasadniczy problem. Mianowicie wiązałoby się to z ryzykiem utraty 17 tysięcy punktów, które tutaj leżą na bossie, nie? Tak naprawdę. I które podnoszę za każdym razem wchodząc na niego. I to już jest realny problem. Spory problem. Jak on nie trafił? Nie, żebym tego sobie życzył, żeby on trafił lepiej, ale nie rozumiem. Aha. Czemu się nie podnosiłem? Nie wiem. Dobra. Nie mam się czym już leczyć, także defensywnie podejdźmy do tematu. No fajnie jakbym prowokował go do tej szarży. No ale całej walki w ten sposób nie mogę przetrzymać. Dobra kontra! Dobra, ona się wycofuje, także stajemy sami już na polu bitwy. Ciekawe, czy gdyby się udało. A mamy krytyka, więc jest szansa. Co, czy to coś zmieni, że ona nie wytrzymała do końca tej walki? Mam nadzieję, że nie, bo to byłoby trochę słabe. Gdybyśmy byli karani za śmierć NPC, nie? O Boże, dobra, nie będę miał tego dylematu. Szkoda, bo było bardzo blisko, żeby to ugrać. To takie na styk chyba z tym rekordowym podejściem było, nie? Podejście teraz. Tak mi się wydaje. Ale tutaj akurat w tej grze, tak jak już mówiłem, statystyki, build, level odgrywają niesamowitą rolę, więc być może w waszym przypadku nawet z tym bossem nie będzie tak źle. Także się nie zrażajcie, jeśli chodzi o to zadanie, bo możecie tutaj przyjść w zupełnie innych okolicznościach, inną postacią i tak dalej. I na przykład dla was on będzie czystą formalnością, nie? Tak jak dla mnie wielu poprzednich bossów było. Może troszkę się porwałem właśnie w złym czasie na niego. O Jezu, tym mnie zaskoczył. Obserwowałem te jego inne macki po prostu. Kurde, na hita mnie wziął. Trzy razy próbowałem odbić, a nie razu nie weszło. No, minimalnie za szybko zrobiłem. To jest strasznie małe okienko. I to jest w ogóle takie... trudniejsze do wyczucia niż w Sekiro. Znacznie trudniejsze do wyczucia. Nie wiem dlaczego, ale... zobaczcie. No. W ogóle, że to jest jeszcze jako rol, nie? No, to jest takie trochę mech. No, ale dobra. Chodźmy dalej. Mogli po prostu zrobić rolowanie pod jednym przyciskiem, że raz wystarczy kliknąć, a nie dwa razy i pod blokiem przez chwilę, żeby to było odbicie. To byłoby super. No właśnie tak jak już typowo jak w Sekiro. Już mogli nie stwarzać pozorów, że to jest trochę jakaś inna mechanika, że... przecież to jest to samo. Każdy to wie, nie? No, myślę, że tak byłoby lepiej. Dobra, na razie jakoś to wchodzi.
Oberwałem, bo podpalałem sobie broń. Teraz zbroję chciałem ustawić. No i lipa. Dwie mikstury poszły. Nic nie widzę. Nic, cholera, nie widzę. Sami trzeba z nim na pamięć wręcz walczyć. Nie, ten skill jest bez sensu. Za długo to trwa. No chyba, że on ucieknie. Aha, klikałem przecież. Teraz też. Co jest? Koleś, opadasz? No to daj się pobić chociaż chwilę, nie? Dobra, niech ona wraca i tak nic nie robi. Szkoda na ją czasu. Boże, niechcący odpaliłem teraz ten skill. Dobra, to jest podejście skazane na porażkę. No, minimalnie się spóźniłem. A jeszcze można byłoby to ugrać, tym leczeniem ze skilla. Ale muszę z niego najczęściej korzystać. To musi być taka pierwsza rzecz, jaką sobie aktywuję. Wchodzimy na bossa, leci leczenie. I może nie podpalanie broni, ale odporność, w sensie kamień, kamienna zbroja plus leczenie. I tylko to. Żeby wytrwać. I wydawało mi się, że włócznia może tak dla odświeżenia będzie dobrym pomysłem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Niby miecz jest szybszy i trochę więcej możliwości nam to daje do atakowania, ale może jednak nie będzie tak źle z włócznią. Nie. Zobaczymy. Na pewno bardziej z równowagi go wytrącam. A to też jest podstawa do sukcesu. Ej, śmieszne, bo było, że odbiłem, ale otrzymałem obrażenia. Czemu więc tak było? Nie rozumiem. O, super, że miałem możliwość coś zrobić teraz. Widzieliście? On nawalał jednym atakiem, mackami z boku. Podbiegłem do niej, on jeszcze nawalał. Ja ją w tym samym czasie, co on atakował, leczyłem. I on skończył tamten atak i zdecydował się, że zrobi szarżę i mnie trafił. A ja byłem cały czas zatrzymany przez animację leczenia, którą odpaliłem, jak on miał jeszcze inny atak i były inne okoliczności. Co oznacza, że on za szybko robi tę szarżę, bo ja... Bo to stwarza losowość, bo jak ją leczę i on stwierdzi, że zrobię sobie szarżę, to mnie zabije. Albo zrani, no ale to jest bez sensu, bo ja nie mam możliwości reakcji na to, nie mogę tego przerwać. Także no, i wiecie, nawet jak sobie zaczniecie leczyć w sytuacji, w której macie okienko, bo on kończy tamten atak, jesteście bezpieczni, to jest losowe strasznie, to jest bez sensu, to jest źle zrobiony atak, za szybkie to jest. To jest nieprzewidziane względem leczenia i no to powinni twórcy na pewno poprawić. Moim zdaniem. Jezu, znowu późno, nie wiem czemu nie mogę tego wyczuć. Okej. To było szybkie. Najgorszy boss do tej pory. Serio. Dobra, może żeby nie było takiej tragedii. Spróbuję. Spróbuję nabić tę rangę. Morale. Gdzieś indziej. A zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Może się uda. Bez śmierci. Nie ukrywam, że mam nadzieję. No, jeszcze jakieś znajdźki nawet będziemy mieli. Chyba, że ja mam coś, co mi morale podbije. Tu ki możemy sobie tylko podbić. Dobra, wiecie co? O kurde. Zwiększa efekt. Ja pierniczę. No to mogłem sobie ulepszyć mikstury, nie? Na te wszystkie podejścia. Przeglądałem, miałem wrażenie, że to zauważę. W razie co, no ale nie zauważyłem jednak.
Jest trzecia więź już, trzeci poziom. Dobrze. No było niebezpiecznie. Nie da się ukryć. Nice! O to chodzi. No i jest 16 ranga. Może to chyba i tak zostanie zredukowane, jak zginę. Boże, co z nim tak łatwo poszło? No i zregenerowaliśmy sobie miksturkę. Miło. Podejdziemy do tego tygrysa zaraz. Zobaczymy, czy damy radę. Jakoś ogarnąć ten temat. Zobaczmy. Nice, pół życia na starcie. I co jest? On zginął od razu. O, ale pięknie. No to mi prawie nic dają akurat, przeki. Na tak niskim poziomie. Tu będzie ten taki mocarz. Kurde. No i zauważył ją, widzicie? A podobno mieli NPC... O, nawet mogłem go po cichu trafić. A podobno NPC mieli nie aktywować walk. Jak widać, kolejny przeciwnik, który aktywuje. Znaczy, który potrafi NPC zauważyć. Naszego pomocnika. Boże. Nie wiem, co się dzieje czasami tutaj. Ej, pomyśliliśmy kogoś, nice. Teraz 18 poziom morale. Nie, no wtedy z bossem to już kurde coraz lepiej pójdzie. W kolejnym odcinku już na pewno zabieramy się za zadanie fabularne. Jakby co, od razu mówię. Także nie martwcie się. Nie będzie tutaj kolejnego zadanka pobocznego. No to akurat mnie trochę już wymęczy. Dobra, nie będę czekać. To już zerowy poziom był. Tego kota by wypadało tutaj ogarnąć. Tylko byś on był. On ma delikatnie mówiąc wysoki poziom. O kurde. Ale byłaby w topa. Dobra. A, wstała. Kolejnego tam pomściliśmy, ale mamy i tak 18 poziom morale. Dobra, jeszcze podejdziemy sobie do małpy. Myślę, że to nie będzie zły pomysł. Ona też tam na pewno pozwoli sporo dobić. Dobra, jest 19. I słuchajcie, myślę, że tutaj możemy spokojnie jeszcze do tego bydlaka podejść. Też powinno... Można nawet i załatwić temat. O nie! Nie mogę odejść. I co? Nic nie staliśmy? Czy to... Może nie zauważyłem. Aż tak dużo tego wpadło. No nieźle.
Dobra, został ostatni stwór, tak naprawdę jakiś tam do dobicia i będziemy mieli już wbity level. No chyba, że coś... No chyba, że to będzie psiak na zerowym poziomie, no to faktycznie to będzie za mało. Ale generalnie, muszę przyznać, chyba praktycznie całą planszę wybiliśmy. Ożysz ty. Nie wierzę! I 18 mamy, dobra, ja to do... Nie, 15! A, bo jeśli nie odbijemy tego. Dobra, widzimy się na miejscu. Teraz jest bitwa o morale. Wiem, 17 tysięcy poszło na bosie. A trudno, jeden level, dwa. A tutaj też dobiliśmy całkiem nieźle. No, ona by mi mogła pomóc, kurde, gdyby faktycznie cokolwiek robiła, nie? Ej, ale ja nie widzę teraz możliwości odzyskania punkciorów. Boże, jaka to jest głupia mechanika. Myślałem, że mogę sam siebie pomyśleć teraz. I że to zyskamy, i że to będzie normalne. No nie wiem. Dobra, podejdę tam i zaraz się widzimy. O, tak by the way. Tu jest jeszcze jakaś znajdźka. Zobaczmy, co to było. Może do rzucania ekstra. Lecę dalej. Dobra, wybiłem część. Mamy 27 tysięcy, słuchajcie, czyli możemy też spożytkować to od razu na kamień. Że jest level. I ja postaram się tutaj... Jeszcze dobić ten 20 poziom morale w takim razie. Potem tylko przebiegniemy sobie do bossa i będzie wszystko ogarnięte. Się taki jeden mocny cios przydał, jako ten atak specjalny na tej włóczni. O nie, to byłoby naprawdę znaczące i bardzo mile widziane rozwiązanie. Dobra, to ja wracam w takim razie i zaraz się widzimy z 20 poziomem. Fajne jest to, że jak namierzemy wroga, to nam pokazuje na tym pasku morale, zobaczcie, tak na biało się podświetla i mruga, ile dostaniemy za niego jakby progresu, nie? Do kolejnego poziomu. To jest super sprawa. Bo wiecie, na czym stoicie i wiecie, czy warto w ogóle walczyć z jakimś wrogiem, czy może to jest zbyt ryzykowne. Oczywiście nie jest to do końca precyzyjne, bo jakbyśmy mieli na przykład dostać cały level, no to nie dowiemy się, ile po prostu całe kółeczko będzie się świeciło. Ale tak, jest całkiem nieźle, myślę. Tu na przykład sobie awansujemy już na 19. No i widzę, że tutaj akurat na mało będzie wolona jest na zerowym, nie? Wiadomo, jak to jest. Ale dalej będzie lepiej. O, na przykład tu już jest lepiej. I jeszcze jeden punkcior. Będzie tym razem drewno, czyli życie też. Dobra, to nie ma sensu, nie wiem czemu, ale co chwilę mi spada ten poziom morale, ciągle się różni. Raz jest 18, raz jest 17, jak zabijemy przeciwnika. Nie rozumiem, o co w tym chodzi, ale tak mamy więcej niż było, więc ja lecę do bossa. No i zaraz się widzimy, mam nadzieję. A żeby było śmieszniej, mam wrażenie, że jak zginę, to i tak będę miał 15 poziom, więc mamy tutaj tak jedną szansę na bossie, tylko także chyba nie ma co serio kombinować. Ale to jest właśnie to, co jest największą wadą tej gry. To jest jedna wielka zgadywanka, jeżeli chodzi o mechaniki. Tutaj... To nawet nie jest, wiecie, Dark Souls. Tam Dark Souls się przecież był sam uczek, gdzie wszystko jest wytłumaczone. Od czasów Demon's Souls, nawet w Exusie było miliard wiadomości, które cały czas macie pod ręką. Tutaj wam się raz coś pojawia i znika i jeszcze praktycznie nic wam to nie tłumaczy, więc... No tutaj jest to kiepsko zrobione po prostu, nie? To wytłumaczenie mechanik. Cały system morale jest niewyjaśniony. Jakoś tak należycie, no. Widzę też po komentarzach, ile jest wątpliwości, ile jest pytań odnośnie tego i... No dziwne to jest, po prostu. Że to tak zostało zaimplementowane trochę po macoszemu. Jezu, 18 tysięcy. No dobra. Nic z tym nie zrobimy. Chodźmy do bossa i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po raz kolejny. Mam 15 poziom, taki gwarantowany chyba. Nie wiem, ze sprawą tych flag, nie wiem, czy dobrze kminie, ale dobra, no po prostu trzeba wygrać tutaj i tyle. A mam wrażenie, że trochę więcej robię. I chyba trochę więcej znoszę. Niż było do niedawna. Ale może mi się wydaje, może to z placebo.
Myślałem, że będzie coś innego robił. No, to już jest kolejna faza jakby chyba taka, nie? Ten inny przepływ chi to jest trochę jak skrajną yokai? Nie wiem. W Nio. Dobra, ponad połowa HP stracie i to z jedną miksturką tylko, czajcie? Niesamowita różnica. Nie no, od razu widać, że jest lepiej, nie? Jest źle? Źle to było. Nawet to przeżyjemy, zobaczcie, no ledwo. Oczywiście, ale przeżyjemy. Jeszcze odbite. No co, zgasił mi serio ten ogień. Dobra, to nie ma sensu go podpalać. Się totalnie mija z celem. Kurde, serio tą macką? No dobra, i 15 poziom, nie? I znowu będzie pod górkę. Ja pierdzielę, ale to jest irytujące. O kurde, nie. No prawie go mieliśmy już tutaj. Szkoda, że na 20 nie zostajemy. W takiej sytuacji. Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, ostatnie podejście sobie zrobimy, myślę, w tym odcinku. Najwyżej na początku kolejnego będzie zwycięskie podejście czy coś. A to już jutro. Mhm. No, już pół HP tracę. Ale mam 17 poziom. Aha, bo odzyskaliśmy. Ja nie rozumiem w ogóle, o co tu chodzi. Wtedy nie mogłem odzyskać, teraz odzyskuję. Tracę czasami ten poziom, mimo że zabijam wrogów, a nie umieram. Eksplorując, w sensie, nie rozumiem zupełnie, to jest totalnie jakby randomowe dla mnie. Nie ma tu żadnych zależności widocznych. Teraz idzie trudniej niż wtedy, niż przed chwilą. Może ta już padła, prawie. Sorry, no ale nie zrobię wszystkiego za niej, no. Znaczy za nią. Aha. Duchem go ogłuszyłem, a on tak sobie odpalił, a tak. Nieźle. Nie mam 15 poziom morale, bo ducha aktywowaliśmy. Czy aktywując ducha sobie tak naprawdę utrudniamy grę po chwili. Dobrze rozumiem? Nie mam się czym leczyć już. Dobra. Są odbicia, ale nie zawsze. Nie zawsze udane, jak widać. Nie, no nie wierzę. Nie wierzę. Nie, dobra, słuchajcie, na dzisiaj mam dość. Mam dość tego bossa, mam dość tych mechanik. Kończymy z Wulongiem na dzisiaj, nie? To jest pierwszy raid. No, nie rozumiem, o co tu chodzi. To mnie najbardziej irytuje. Nie wiem, jak to jest. Czy ja mogę mieć 20 rangę i sobie te morale trzymać na bossie, czy nie? Czy one w ogóle może nie mają znaczenia, to jest jakieś placebo? Nie wiem, no to jest za dużo niewiadomych. Muszę wczytać się w jakieś wiki, jeżeli cokolwiek już takiego istnieje i zrozumieć, o co tu chodzi w tej grze, żeby to wszystko dobrze wyglądało, bo mam wrażenie, tego bossa to ja powinienem rozwalić już. Chociaż w sumie no wszystkich rozwalaliśmy bez żadnych trudności, ale no z tym tu jest jakiś kłopot. Nie wiem, z czego to wynika. Zestaw ataków, czy co? Mam wrażenie, że mu strasznie małe obrażenie zadaje i to już byłby dobry moment na pewno, żeby po pierwsze ulepszyć sobie ekwipunek, no ale ja z tej misji teraz nie wyjdę, a Kowala tu nie ma. A po drugie, żeby zmienić broń, ale tego też nie zrobię, bo Kowala tu nie ma, a nieulepszona będzie słabsza.
niż ta moja ulubiona na plus 2. Także jesteśmy w kropce i musimy tego bossa jakoś tam ubić następnym razem. Mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie kciuki. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Wiem, że może trochę możecie mieć poczucie, że jest zmarnowany. Mam nadzieję, że takich już nie będzie, ale czekam też na wasz odzew, bo nauczyłem się na pewno trochę tam już zbijać tego bossa, trochę tego ataki. Czasami być już tak z wielkim zaskoczeniem. No ale nadal nie udało się pokonać, nadal nie padł, więc mam nadzieję, że to się kurde uda osiągnąć. A tymczasem to było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie i obiecuję, że jutro będzie zabity ten boss w odcinku pierwszym, jaki się jutro pojawi, i lecimy z zadaniem fabularnym, z głównym wątkiem w końcu dalej. Także będziemy kończyć już te zadania poboczne. A tymczasem się z wami żegnam. Życzę wam miłej niedzieli jeszcze do końca i miłego tygodnia. Trzymajcie się. To by było na tyle. Pamiętaj proszę, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeśli podoba się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji chciałbyś zgarnąć nagrody, takie jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdeczne dzięki za obejrzenie do końca i widzimy się następnym razem.